Rady Miejskiej w Lubaczowie. Na podstawie listy obecności stwierdzam, że na 15 radnych obradach dzisiejszej sesji uczestniczy 15 radnych. Stwierdzam, że obrady dzisiejszej sesji są prawomocne. Serdecznie witam Panie i Panów Radnych, witam Pana Burmistrza, Pana Zastępcę, Panią Sekretarz, Panią Skarbnik, witam Dyrektorów i Kierowników Jednostek, witam Przewodniczących Zarządów Osiedli, witam mieszkańców Lubaczowa. Szanowni Państwo, wszyscy Radni otrzymali porządek obrad dzisiejszej sesji. Obecnie do przedstawienia. W punkcie pierwszym otwarcie obrad, w punkcie drugim stwierdzenie kworum, w punkcie trzecim przyjęcie porządku obrad, w punkcie czwartym przyjęcie protokołu z obrad zwyczajnej sesji Rady Miejskiej z dnia 12 grudnia 2019 roku, w punkcie piątym realizacja uchwał Rady Miejskiej w bieżącym roku i podpunkt pierwszy opinia komisji rewizyjnej, w punkcie drugim dyskusja. Punkt 6. Sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej za 2019 rok. W punkcie 7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej i w punkcie 8. Sprawy różne. Czy do przedstawionego porządku obrad Państwo macie pytania lub uwagi do takich zmian? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku właściwego. Dziękuję bardzo. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Stwierdzam, że porządek obrad dzisiejszej sesji został przyjęty. Przystępujemy do następnego punktu. Do przyjęcia protokołu z poprzedniej sesji. W biurze Rady wyłożony był protokół z obrad zwyczajnej sesji z dnia 12 grudnia tego roku. Do chwili obecnej nikt z Państwa nie wniósł uwag. Czy w chwili obecnej ktoś z Państwa ma jakieś pytania lub uwagi do protokołu dotyczącego sesji dnia 12 grudnia? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem protokołu z poprzedniej sesji, proszę o podniesienie ręki, przycisk właściwy.
Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że protokół poprzedniej sesji został przyjęty. Przystępujemy do następnego punktu, piątego. Przepraszam, realizacja uchwał Rady Miejskiej podjętych w bieżącym roku. Proszę teraz przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, pana Krzysztofa Czerniaka, o przedstawienie uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Przewodniczący. Opinia Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Lubaczowie w sprawie informacji burmistrza miasta o realizacji uchwał Rady Miejskiej w Lubaczowie podjętych w 2019 roku. Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 18 grudnia bieżącego roku zapoznała się z informacją burmistrza miasta o realizacji uchwał podjętych w 2019 roku i stwierdziła, że Rada Miejska w Lubaczowie w okresie od stycznia do listopada 2019 roku podjęła 144 uchwały, które dotyczyły spraw finansowo-podatkowych 53, gospodarki nieruchomościami 26, organizacyjnych 25, zmiany uchwał 15, nadania nazw ulic 6, wpisów do księgi powiatowej miasta Lubaczowa oraz otrzymań tytułu honorowego do Wydziału Miasta Lubaczowa 9 uchwał, opieki społecznej 3, do gospodarki odpadami 4, do przyjęcia od programu 5, ochrony środowiska 1. Po analizie powyższej informacji komisja stwierdziła, że zostało zrealizowane 47 uchwał, 22 uchwały są realizowane w bieżącym roku. 62 uchwały są w trakcie realizacji, 6 uchwał będzie realizowanych w 2020 roku, 6 uchwał zostało uchylonych i jedna uchwała została niezrealizowana, a dotyczyła utworzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością pod firmą pod nazwą Czysty Lubaczów. Przedłożoną informacją o realizacji uchwał komisja opiniuje oczywiście pozytywnie. Reasumując, powyższe Komisja Rewizyjna wnioskuje do Wysokiej Rady o przyjęcie złożonej informacji do wiadomości. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej. Otwieram dyskusję, czy ktoś z państwa radnych w tym temacie zabierze głos. Nie widzę, stwierdzam, że Wysoka Rada przyjęła ten punkt do wiadomości. W następnym punkcie mamy szóstym dzisiejszego naszego posiedzenia. Jest sprawozdanie z działalności Komisji Rady Miejskiej za 2019 rok. Wszystkie komisje przygotowały te sprawozdania. Te sprawozdania zostaną umieszczone Państwu wszystkim do informacji i nie będziemy ich wszystkich czytać na dzisiejszym posiedzeniu. Przystępujemy do punktu siódmego, podjęcie uchwał. I pierwszy projekt uchwały w sprawie przyjęcia miejskiego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2020 rok. Bardzo proszę panią Małgorzatę Strychacz, przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, o opinię do tego projektu. Panie Przewodniczący, Wysoka Rada, Szanowni Państwo. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Lubaczowie na posiedzeniu w dniu 17 grudnia 2019 roku zapoznała się z wyżej wymienionym projektem uchwały, nie wniosła żadnych uwag i zaopiniowała pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani przewodniczącej. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z państwa zabierze głos w tym temacie? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Drugi projekt uchwały w sprawie przyjęcia miejskiego programu przeciwdziałania narkomanii na 2020 rok. Również pani Małgorzata Strychacz, przewodnicząca Komisji Oświaty, Kultury i Sportu. Proszę o
Kultury i Sportu na posiedzeniu swoim również 17 grudnia zapoznała się z wyżej wymienionym projektem, nie wniosła żadnych uwag i zaopiniowała to pozytywnie. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczącej. Czy ktoś z Państwa radnych zabierze głos? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Nie widzę. Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przystępujemy do trzeciego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej Lubaczów. Tutaj proszę o wprowadzenie pana kierownika Jana Świebodę. Panie Przewodniczący, Panowie Burmistrzowie z Korado. Projekt uchwały numer 2 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiących własność gminy miejskiej. W punkcie pierwszym wyraża się zgodę na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres do 5 lat nieruchomości składającej się z działek oznaczonych numerami 2265/2 o powierzchni 25 m2 i działki oznaczonej numerem 2299/7 o powierzchni 94 metry z przeznaczeniem pod ogród położonej przy ulicy Pszennego. W punkcie drugim wyraża się zgodę na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej na okres do 5 lat nieruchomości składającej się z części działki oznaczonej numerem 2206/26 o powierzchni 8 m2 z przeznaczeniem pod garaż położonej przy ulicy Nowej. Wszystko. Dziękuję panu kierownikowi. Teraz poproszę pana Jana Romskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowej o opinię. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Panowie Burmistrzowie, Przedstawiam Gości. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na dzisiejszym posiedzeniu zajmowała się wieloma projektami uchwał, między innymi też tym projektem uchwały. I po wysłuchaniu wyjaśnień pana kierownika, pana burmistrza, zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa ma pytania lub jakieś wnioski? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Czwarty projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Również proszę pana kierownika Jana Świebodę o wprowadzenie do... Projekt numer 4 uchwały Rady Miejskiej w Lubaczowie jest w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości. Dotyczy sprzedaży nieruchomości położonej w Lubaczowie przy ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego na osiedlu Kurierów AK. Nieruchomość oznaczona jest w ewidencji numerem 5442. Jest o powierzchni 0,1095 hektara. Jest to nieruchomość przeznaczona na sprzedaż w związku z tym, że leży na osiedlu Kurierów AK, osiedlu do zabudowy jednorodzinnej. Dziękuję bardzo panu kierownikowi. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania lub uwagi? Jeśli nie ma, to proszę pana Jana Radowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej po zapoznaniu się z wyżej wymienionym projektem uchwał, pozyskaniu wyczerpujących wyjaśnień ze strony pana kierownika na zadane pytania oraz pana burmistrza zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie.
Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Wierzę, że uchwała została przyjęta. Piąty projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy miejskiej Lubaczów. Tutaj również proszę pana kierownika Jana Świebodę. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, wysoka rado. Projekt numer 5 jest w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości na rzecz gminy miejskiej Lubaczów. Nieruchomość nabywana oznaczona jest numerem 1633/1, jest o powierzchni 55 m². Jest niezbędne, nabycie jest niezbędne w celu uregulowania stanu prawnego drogi ulicy Leśnej, bo częściowo właśnie wchodzi w pas drogowy tej ulicy. Żeby stan prawny był właściwy, gmina musi tą działkę nabyć. Dziękuję bardzo panu kierownikowi. Proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej opinii. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Miejskiej w Lubaczowie na dzisiejszym posiedzeniu zajmowała się powyższym projektem uchwały, uzyskała wyczerpujące wyjaśnienia ze strony pana kierownika oraz pana burmistrza i po zapoznaniu się z tymi wyjaśnieniami zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Szósty projekt uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie miejskiej Lubaczów w roku szkolnym 2019-2020 w zakresie zwrotu rodzicom kosztów przewozu dzieci niepełnosprawnych do szkół i placówek oświatowych, jeżeli to wyłożenie zapewniają rodzice. Czy jest ktoś, kto by... No to proszę panią Małgorzatę Strychacz, przewodniczącą Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, o komentarz do uchwały i opinię zaraz. Panie przewodniczący, szanowni państwo, ustawa z października 2019 roku oraz prawo oświatowe nakładają obowiązek na gminę pokrywania kosztów za dowóz dzieci niepełnosprawnych do placówek oświatowych. I tak też jest tutaj w naszym przypadku. I do tej pory rodzice mieli zwracany koszt, tak jak gdyby ryczałtowo było płacone za przejazd środkami miejskimi państwowej komunikacji, a tutaj teraz został złożony wniosek i rodzic będzie sam dowoził dziecko swoim samochodem i w związku z tym musiano wyliczyć średnią za opłatę. Pani dyrektor zrobiła analizę różnych stacji benzynowych, porównała ceny i wyliczyła średnią za etylinę, średnią za olej napędowy i średnią za gaz. I rodzic będzie składał wniosek o dopłatę i już będzie miał liczoną tak zwaną kilometrówkę, czyli ilość kilometrów przeliczona przez spalanie tego samochodu i cenę paliwa. Jednocześnie komisja zobligowała panią dyrektor Miejskiego Zespołu Obsługi do poinformowania rodziców o tym, że zostało to zmienione, bo rodzic sam musi wystąpić z wnioskiem o zwrot kosztów, a niekoniecznie musi wiedzieć o tym, że zmieniła się ustawa i zmieniło się to prawo oświatowe i w związku z powyższym pani dyrektor, jeżeli rodzic będzie się rozliczał teraz w grudniu
za dowóz dziecka do takiej placówki, poinformuję, że są teraz nowe zasady. W związku z powyższym Komisja Oświaty, Kultury i Sportu Rady Miejskiej w Obakowie na posiedzeniu 17 grudnia 2019 roku zaopiniowała wyżej wymieniony projekt, nie wniosła żadnych uwag i zaopiniowała go pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo Pani Przewodniczący za omówienie i opinię. Czy ktoś z Państwa radnych ma pytanie? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przystępujemy do następnego projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Miejską Lubaczów udziału w spółce Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych, Produkcyjnych i Handlu, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Lubaczowie. Słowo komentarza. Nie będzie, to proszę Przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej Jana Radowskiego o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na dzisiejszym posiedzeniu zapoznała się z powyższym projektem uchwały, uzyskała wyczerpujące wyjaśnienia ze strony pana burmistrza na temat tego projektu uchwały, nie wniosła uwag i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa radnych ma pytanie? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę, stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie nadania nazw ulic w Lubaczowie. Tu poproszę pana kierownika Jana Świebodę. Projekt uchwały numer 8 jest w sprawie nadania nazw ulicom w Lubaczowie. I przeczytam nazwy tych ulic, które będą nowymi ulicami w Lubaczowie. Ulica Fabryczna, ulica Krzykowska, znajdują się w Parku Przemysłowym Lubaczów. Ulica Działkowa jest położona wzdłuż ogrodów działkowych. Ulica Aleksandra Gierymskiego, ulica Artura Grodgera, ulica Józefa Chełmońskiego. Są to ulice na osiedlu zabudowy jednorodzinnej osiedlu Mickiewicza. Ulica Warzywna, ulica Żniwna, są to ulice boczne ulicy Polnej, ulica Łąkowa, ulica Podleśna, ulica Ustronna, są to ulice boczne ulicy Mazury i ulica Habrowa położona jest na osiedlu Niewirockim. To jest ulica
biegnącą od ulicy Starzyża. Nazwę tych ulic się nadaje w związku z planowaną zabudową i powstającą zabudową jednorodzinną i nie tylko przy tych ulicach. Dziękuję bardzo panu kierownikowi. Teraz poproszę pana Marka Małeckiego, przewodniczącego Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych o opinię. Przewodniczący Wysoka Rady, panie burmistrzowie, szanowni państwo. Komisja, która 18 grudnia zapoznała się z projektem wymówionym przez pana kierownika w sprawie nadania nazw ulic i zaopiniowała projekt pozytywnie. Chcieliśmy nadmienić, że nazwy te są przydzielane zgodnie z wcześniejszym nazewnictwem, także tematycznie do wcześniejszych już nazw był nastawiony. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa ma pytania? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Twierdzę, że uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących odpady. Poproszę pana Jana Radowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Gdańskiej zapoznała się na dzisiejszym posiedzeniu z powyższym projektem uchwały. Wysłuchała wyjaśnień na temat powyższego projektu uchwały i zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Dziękuję bardzo. Jest pan Piotr Kolbuch, to może jeszcze zdanie do tego projektu uchwały. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. Nowelizacja ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w artykule 6k wprowadziła ustęp 4a zobowiązujący Radę Gminy do podjęcia uchwały w sprawie zwolnienia z części opłaty właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi kompostujących odpady. W związku z powyższym podjęto przedmiotową uchwałę, w której zastosowano zwolnienie 1 zł od każdej osoby. Dziękuję bardzo za wyjaśnienia. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Pan Paweł Włoch, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, ja bym się chciał odnieść do tej uchwały. Może dobrze, ale chciałbym się jednak odnieść. Jeżeli chodzi odnośnie 1 zł takiego zwolnienia, to jest dobre. Oczywiście chciałbym powiedzieć, że w tym roku komisja uchwaliła, poparła ten wniosek na 1 zł, ale myślę, że by obserwować w dalszym ciągu, bo złotówka to jest troszeczkę mało dla osób, które po prostu będą segregowały w taki sposób, a nie inny. Bo wiadomo, wyrzucić do kosza, to kupła, dziękuję, to zamykamy. Tutaj trzeba się troszkę napracować, trzeba dać taką kompostownik, którzy tutaj kompostownik wyrzucić. I myślę, że jeżeli ta ulga była większa, to na pewno i później spółka czy miasto płaciłoby za te odpady dużo mniej i byłoby czyściej. Myślę, że warto można zastanowić się. Dziękuję bardzo panu radnemu. Pan Waldemar Dobrzycki, zastępca burmistrza, ad vocem do szanowni państwo, ja sobie jeszcze inną uwagę do tego budowy, ponieważ ja na terenie powiedział, że mam przykład stronę. Ale proszę zwrócić uwagę na to, że kompost nie powstaje tak szybko. W związku z tym ja otwieram mnóstwo wołów z tymi, jak ja to nazywam, wydobywkami. Oddaję całkiem zwyczajnie, ponieważ kompost nie następuje tak szybko, żebym mógł całą tą masę po prostu przerobić. W związku z tym uważam, że złotówka to jest taka mała presja i wystarczy. To nie jest tak, że jeżeli mówisz, że ma 5 zł, to nikt nie odda zielonego. Nie prawda.
Ja mam niewielką działkę, niewiele jest na niej zieleni, ale i tak tych właśnie odpadów zielonych powstanie mnóstwo. Nie nadążę tego mimo trzech to po prostu blisko postępować. Czy nie oddaję, tak? Dziękujemy panu burmistrzowi. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych zabierze głos? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Lubaczowa niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady komunalne. O komentarz poproszę pana Piotra Kolbucha. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Zgromadzeni Goście. W 2015 roku została podjęta uchwała przez Radę Miejską o objęciu nieruchomości niezamieszkałych gminnym systemem gospodarowania odpadami. Jednakże po wejściu w życiu znowelizowanej ustawy dalszy odbiór odpadów z tych nieruchomości stał się niemożliwy ze względów ekonomicznych. Dlatego też zdecydowano o uchyleniu tej uchwały, w związku z czym nieruchomości niezamieszkałe nie będą objęte gminnym systemem gospodarowania odpadami. Każdy przedsiębiorca, hotel będą musieli zawrzeć indywidualne umowy z podmiotem odbierającym odpady komunalne. Dziękuję bardzo panu. Czy ktoś z państwa radnych zabierze głos w tym temacie? Nie widzę, więc proszę pana Jana Radowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, o opinię. Komisja na dzisiejszym posiedzeniu zajmowała się powyższym projektem uchwały. Wysłuchała wyjaśnień i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Informuję tylko, że w tym głosowaniu nie weźmie 14 radnych, bo jeden pan wyszedł. Więc kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały, proszę o podniesienie. Nie. Udział w głosowaniu będzie 15 radnych. Dziękuję bardzo. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że projekt uchwała została przyjęty. Następny projekt uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miejskiej Lubaczów. Czy to pan Piotr Kolbuch też? Poproszę bardzo. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, Zgromadzeni Goście. Projekt tej uchwały wynika również ze zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z przepisami przejściowymi Rada Gminy ma 12 miesięcy na dostosowanie regulaminu do obowiązujących zapisów. Regulamin ten bazuje na wcześniejszym regulaminie. Zostały tam wprowadzone nieznaczne zmiany w zakresie częstotliwości odpadów, odbioru odpadów, bo wcześniej było na przykład, że odpady będą odbierane 2 razy w miesiącu, a w ustawie jest zapis, że w okresie od kwietnia do października powinny być odbierane nie rzadziej niż 2 razy, raz na 2 tygodnie. To jest niewielko, na których miesiące wychodzi 3 razy. Wprowadzono obowiązek wydzielania dodatkowych frakcji z odpadów.
to są odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstały w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji. To są strzykawki, ligły, one będą w przypadku przyjmowane, oraz odpady tekstyliów i odzieży. Dodano zapis określający, kiedy uznaje się, że spełniony jest obowiązek selektywnego zbierania odpadów. Regulamin uzupełniono ponadto zapis dotyczący utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i higienicznym miejsc gromadzenia odpadów. Dodano zapis mówiący o zwolnieniu z obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady właścicieli nieruchomości, którzy te odpady kompostują, i wykreślono niektóre zapisy, które były w regulaminie, a delegacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie pozwala na to, aby one tam były. To chodzi o to, że określono dodatkowe warunki, w jakich dopuszczalne jest prowadzenie psa bez smyczy w miejscach publicznych. Wykreślono obowiązek oznakowania, czipowania psów. Wykreślono 9 rozdział regulaminu, w którym były sprawy dotyczące nadzoru nad przestrzeganiem regulaminu, gdyż Rada Gminy nie ma ustawowej delegacji do regulowania kwestii w podjętej uchwale. Zmieniono także zapisy odnośnie wyznaczania obszarów teratyzacji i terminów ich przeprowadzania. Bo wcześniejszy zapis mówił, że burmistrz w formie obwieszczenia to zarządzenia to ogłasza, a tylko Rada ma delegację ustawową do stołu i wyłącznie kompetencje określenie obszarów teratyzacji i terminów stołowych i wyłącznie kompetencje Rady Gminy nie może być zlecane innym podmiotowi. Dziękuję bardzo panu za wyjaśnienie. Poproszę teraz pana Jana Radowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowej, o opinię. Komisja zapoznała się z powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień dotyczących po prostu tego projektu uchwały. Nie wniosła uwag i zaopiniowała po prostu. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa ma pytania? Proszę bardzo, pan Wojciech Mąż. Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Proszę Goście. I mnie chodzi o ten paragraf 3.1. Chodzi tu, to znaczy przede wszystkim chodzi o chodniki, oraz o sprzątanie chodników. I tu jest tak napisane, że bezpośrednio przy granicy nieruchomości. A więc co to oznacza? Bo teraz na tym moim osiedlu, ja biorę tu pod uwagę, prawda, tam jest teraz od nieruchomości do chodnika jest około metra. Czy teraz obowiązek ma właściciel, bo takie są dyskusje, czy ma obowiązek właściciel sprzątać ten chodnik, jeżeli jest odległość między posiadłością a chodnikiem, czy nie ma obowiązku? To jest jedno moje pytanie. I teraz drugie pytanie, bo to wczoraj rozmawiałem z jednym panem, gdzie są na chodniku są ścieżki rowerowe. Teraz co z tymi ścieżkami robić? Czy też właściciel tego ma sprzątać ten chodnik? Bo ścieżki. Tu jest wiesz, chodnik jest szeroki, a na połowie chodnika jest ścieżka rowerowa, na połowie chodnika jest pieszy. Czy on też, bo takie miałem zapytania wczoraj w tej sprawie, czy on też musi to sprzątać? To jest dwie różne rzeczy. Bo bezpośrednio to ja rozumiem, wjazd bezpośrednio, prawda, do garażu to jest bezpośrednio połączone. Natomiast już tutaj chodnik, który ma przerwę, czy to jest, mamy to obowiązek sprzątać, czy nie, bo zadano nam to pytanie. Czy jest to zakwalifikowane na przypadku? Dobrze. Tyle. Proszę, dziękuję bardzo. To dziękuję. Pan burmistrz. Bardzo chcę mieć odpowiedzi? Nie. A to pierwsze mogę na to drugie. No to przynajmniej na pierwsze. Panie przewodniczący, Wysoka Rado, chodzi o chodnik przyległy bezpośrednio do płotku. W ten sposób prawdy. Ja mogę powiedzieć tak, że ja mam też taki pasek zieleni, co prawda nieregularny z jednej strony, z naszej drugiej szerszy, ale chodnik i tak sprzęt. Nie, nie, to jest logiczne, tak. Ale nie ma obowiązku. Nie ma obowiązku. Nie ma obowiązku. Czy ktoś na drugie, na to drugie pytanie wątpliwość będzie? Ścieżka rowerową. Proszę bardzo, pan radny Marek Moleński. Ja mogę spróbować po prostu z innego źródła, jeżeli chodzi o ustawę o utrzymaniu czystości i ustawę o rowerach, która tutaj
tak pan burmistrz powiedział, że bezpośrednio nie przylega do posesji, czyli obowiązkiem, wtedy obowiązek spoczywa na zarządcy drogi, a tym bardziej ścieżka drogowa. Ścieżka drogowa po prostu tu już ustawa mówi, że jest obowiązek zarządcy drogi, a nie właściciela posesji. Także jest to nazwane i tak mamy tutaj w przypadku Trubaczowie, na przykład my chodniki nie utrzymujemy, ale zarządy wojewódzkie tam są ścieżki urządzane, oznakowane, te ścieżki są przyjęte do utrzymania bieżącego, łącznie z odśnieżaniem zimowym. Niezależnie, czy ona nie ma znaczenia, czy ona przyjęta, czy nie przyjęta, czy jest przyjęta. Tak. Dziękuję bardzo panu Markowi za wyjaśnienia. Czy ktoś jeszcze z państwa radnych zabierze głos w tym temacie? Nie widzę, więc przystępujemy do głosowania za przyjęciem tej uchwały. Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Myślę, że to również pan Piotr. Proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zgromadzeni goście. Konieczność podjęcia przedmiotowej uchwały jest ściśle związana z wcześniejszymi dwoma uchwałami w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach i uchwały, w wyniku której właściciele nieruchomości nie zamieszkały i zostali wyłączeni z gminnego systemu gospodarowania odpadami. W uchwale tej, podobnie jak w regulaminie, dostosowano terminy, żeby były zgodne w regulaminie i w tej uchwale terminy odbioru odpadów, obowiązek dodatkowego wydzielania tych odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych, powstały gospodarstwa domowe, odpady tekstylów i odzieży. W całej tej uchwale wykreślono zapisy dotyczące właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, gdyż oni nie będą zobowiązani do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami na rzecz gmina, więc nie powinno być w tej uchwale regulacje dotyczące tych nieruchomości. Dziękuję bardzo. Pan Jan Radowski, Przewodniczący Komisji Budżetowo-Gospodarczej, proszę o opinię. Komisja zapoznała się z powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień w tym zakresie i zaopiniowała powyższym projektem. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania, czy jakieś wątpliwości do tego uchwały? Pan Paweł Włoch, proszę bardzo. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, zaproszeni goście, Państwo Komisarzu. Do paragrafu 3 punktu 6 chciałbym się odnieść. Tak jak na komisji, sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. Tu jest tak ogólnikowo napisane, że po prostu pan pracownik, który może otworzyć worek i stwierdzić, że nie są selektywne odpady zbierane. Dla mnie to troszeczkę jest za mało. I oczywiście będzie zgłaszał to do gminy, odpowiednich tam do dyrektora albo do swojego kierownika. Dla mnie to jest troszeczkę za mało. Jeżeli stwierdzi nieprawidłowość, powinien być przy tym właściciel. Bo słowo za słowo właściciel powie, że on zbierał, że on sortował. Pan, który będzie miał zły dzień wtedy, bo też się tak może zdarzyć, powiedział, że nie sortowane są i to będzie słowo za słowo. I po co taka po prostu złośliwość ze strony albo jednego, albo drugiego. Powinno to być przejrzyście, jasno. Jeżeli jest kontrola musi być przy właścicielu, żeby na bieżąco wyeliminować takie niejasności. I jeżeli w przypadku właściciela, który się nie godził na to, zastosować środki takie, jak powinny być, czyli nałożyć karę, ewentualnie zapomnienie, żeby to skutkowało w dalszym latach, bo po prostu mamy tych sieci za dużo i tak to jest właśnie. I tyle się chciało. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Teraz jeszcze z państwa radnych, pan Jan Radłowski.
Ja chciałbym tu zająć swoje stanowisko odnośnie tutaj uwag radnego. Znam takie gminy, gdzie takie są toczone procedury. Niemniej nie są one prowadzone przy obecności właściciela, bo trudno, żeby właściciel cały dzień był. Niemniej jest zbierany dowód fotograficzny. I na podstawie dowodu fotograficznego są nakładane wtedy kary. Dziękuję bardzo panu radnemu. Tak. Czy ktoś z Państwa jeszcze radny co do tego, które mam tu? Nie widzę. Pan burmistrz Krzysztof Szpyt z głowem, z komentarzem. Nasz system, tak myślę, że go konstruujemy, jeśli chodzi o zbieranie odpadów komunalnych, nie jest systemem restrykcyjnym. Bardziej idziemy w kierunku edukacji, przekonywania, wpływania, dbania o środowisko i od pogonowego, od przedszkola do osób już w wieku senioralnym. Bo każda restrykcja, każde karanie powoduje skomplikowanie całego systemu. My na pewno musimy w przyszłym roku już zacząć kontrolę sortowania, kontrolę sposobu sortowania akcji, kontrolę podrzucania czy monitorowania tych zbiorczych kubów na osiedlach, bo to też nas przekazuje ze spółdzielnią, jeśli chodzi o partnerami w tym względzie. I tutaj trudno by było stworzyć system aż tak bardzo wychodzący naprzeciw wnioskom pana radnego, żeby przy każdej kontroli, przy każdym kuble czekać na właściciela, stawiać śmieci, zostawiać, bo to są sposoby dokumentowania tego zdarzenia. Tak jak mieliśmy w przypadku Straży Miejskiej, że były kontrole, tam jest ze 2-3 osoby, które jeżdżą w takich składach, nie jest pojedyncza osoba, więc jakaś tam komisyjność jest. Poza tym nigdy nie było i nie będzie tak, że pojedynczy przypadek spowoduje od razu ukaranie. To są jakieś tam kartki, żółte, czerwone, pomarańczowe. Jakiś system pewnie wymyślimy, żeby dać sygnał, że coś jest nieprawidłowego. To jest system, który powoduje, że ktoś się zastanowi dwa razy, że coś nie tak jest. Jeśli będzie miał wątpliwości, to może to wyjaśnić. Nie popadajmy w skrajności, żeby od razu karać, od razu egzekwować, bo to też zniechęca ludzi do współpracy z nami, z miastem. Także myślę, że tutaj nie ma zagrożeń, że ktoś będzie od razu karany i złośliwie karany, bo to też jest w naszym interesie, jeśli takie przypadki będą zgłaszane do miasta, to my też oczywiście będziemy przypatrywać się takim sytuacjom, ale jeśli ktoś naprawdę będzie opierał się przy sortowaniu, bo ten system jest tak skonstruowany, tak ustawowo określony, że nie ma możliwości niesortowania. Ktoś, jeśli powie, że a mnie stać, nie będzie sortował, to po prostu będzie karany, a nie może wybrać tej formy poddawania śmieci komunalnych. Także tu w naszej gestii będzie przyjęcie krotności kary za sortowanie. A ona jest możliwa teraz od 2 do opłaty. Do 4 krotności. Dziękuję bardzo panu burmistrzowi. Czy pan radny, te wszystkie wątpliwości zostały teraz tu rozwiane? Ja może się źle wypowiedziałam w tej kwestii, może, bo nie mówię tego, żeby po prostu karać zaraz, tak? Porozmawiać ewentualnie na miejscu, tak? O tej formie drugiej, której mówił pan przewodniczący, też rozmawialiśmy na komisji, troszkę mi uciekło, ale generalnie mówiąc, jeżeli chodzi o selektywne śmieci, jeżeli ktoś będzie segregował dobrze, to na pewno nic się nie będzie działo, a wiem z doświadczenia, że po prostu będzie tak cały czas. Jeden będzie dobrze pracował, drugi będzie troszkę gorzej. Więc mówię, przy odbiorze śmieci, jeżeli ktoś zechce sprawdzić i ktoś będzie w domu, to zaprosi tego pana, tą panią, porozmawiać.
powiedzieć im, że tego się nie daje, to się daje tu, to się daje tu i nie będzie problemu. Ale to powinno być też troszeczkę opisane szerzej w regulaminie, żeby mieszkaniec dany miał po prostu jasność. A tu jest pogad, że będzie sprawdzane w przypadkach, jeżeli będzie to źle segregowane, zostanie z zarządu urzędu. Powinno być to troszeczkę szerzej opisane. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan Krzysztof Przewodniczący. Panie Przewodniczący, bardzo ja tylko dwa słowa. Przejmujemy spółkę, za chwilę będzie już nasza. Ja mam tylko dwa takie trzy propozycje może, jeżeli chodzi o osiedla. Mieszkam na osiedlu 40 lat i wiem, na czym polega problem. Po pierwsze, kontenery, nie można nigdy ich otworzyć. Starsze osoby walą w to, no nie otworzy tego. Ja nie mogę otworzyć, jak może ta osoba starsza otworzyć to. Rzucają na ziemię, wszystko się bełta, kotłuje i tak dalej. Druga sprawa, czy ktoś widział tę plotkę w Lubaczowie, na czym polega segregowanie? Może to przyjmie ogólnotek na osiedlach. To jest ważne, że to jest dla naszych dzieci, wnuków i tak dalej, itd. Bo karanie to za chwileczkę będzie tak, że wszyscy będą robić to na złość. I przez okno poleci tego jak petarda. No niestety, u mnie tak na osiedlu było przez kilka lat, dopóki nie poszła pana fama, że jest monitorowany i zmniejszyło się. Tak samo z wywozem. Nie zabierałem głosu, jeżeli chodzi o państwo wywożenie śmieci. Jeżeli chodzi o mieszkania prywatne, czy domy prywatne, to jest w modzie segregowanie. Ja do tego się nigdy nie będę zabierał głosu, bo widzę, że ludzie segregują. Ale w blokach, jeżeli są teraz święta, to proszę zobaczyć, ile jest plastiku. To się wszystko wysypuje. Muszą być okresy wprowadzone w naszym mieście, że przed świętami nie raz w miesiącu, tylko raz na dzień. Proszę Państwa, w sobotę będzie u nas pełny kosz. Nie mówiąc po świętach, że będzie też wystawa wszystkich ciastek, placków, co się zepsuje. No to też trzeba by było mieszkańców edukować, że za dużo tego robimy, a potem wyrzucamy. Etiopi tam godują. A gdzie segregacja bloku? Segregacja bloku? Paweł, opowiadam Ci, nie ma tej segregacji bloku. Czemu będziemy się okłamywać? No właśnie. Jak? Powiedz mi gdzie? Kontener na papier jest taki, że ja przyjdę raz, koniec, jest pełny. Plastik, jest trzy pojemniki, one są napełnione w ciągu 8 godzin. Jeżeli ktoś chce segregować, rzeczywiście ja, przychodzę. O tym ja mówię też. Za to płacą mieszkańcy domu jedno rodzinę. I powinno być tak zrobione, że nauczmy te butelki na przykład gnieść. Zmiatamy, ja zwijam, trzeba tak pokazać komuś, zwijasz butelkę, zakręcasz, żeby powietrze się nie dostało do tej butelki, ona ma 40 razy mniej powierzchni i wejdzie do tego kontenera 1000 butelek, a nie 100. Zacznijmy uczyć, zróbmy ulotki, naprawdę bądźmy miastem czystym, na zasadzie takiej, no trzeba lekcję dać mieszkańcom o ochronie środowiska, o selektywnym segregowaniu. Łóżka leżą. Miałem remont ostatnio, wywoziłem na... No trzeba było mi wywieźć wszystko. Przecież jakiś wyrzuć pod kątem. To jak wy, tak? Beton, wszystko co jest w domu po remoncie, wszystko się wrzuca do kontenerów, potem się maszyny niszczą, samochody i tak dalej. Nie przedłużajmy, bo to nie ma sensu. Dzisiaj mam czarną sesję, bo czas nas goni. Ale moja taka sugestia tylko. Spółkę przyjmujemy, zróbmy ulotki. Wszystkich musimy po prostu powiadomić o tym, że będą kontrole, będą i też kary oczywiście. No jeżeli ktoś będzie nas całkowicie, w cudzysłowie, ignorował. Dokładnie. To nie ignorował. Proszę mnie nie wciskać słowo. Ale ponoć terapia szokowa też dobrze działa. Za przeproszenie do tego. Tyle. Dziękuję bardzo panu radnemu. Czy ktoś jeszcze z Państwa zabierze głos? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tego projektu uchwały o podniesienie ręki? Czy ktoś jest przeciw? Czy ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczonej w operacie ewidencji gruntów 56/98/4 o powierzchni 0,493 hektara położonej w Lubaczowie przy ulicy Ostrowieckiej. Bardzo proszę pana kierownika Jana Świebowa. Panie przewodniczący, panowie burmistrzowie, wysoka rado,
projekt w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości oznaczony numerem 56984 o powierzchni 0,0493 hektara. Działka położona jest przy ulicy Ostrowieckiej i w uchwale wyraża się zgodę burmistrzowi na sprzedaż w drodze bezprzetargowej przedmiotowej działki na poprawienie, polepszenie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, czyli działki numer 4646/5. Sprzedawana działka jest działką wąską, długą, niezbyt nadającą się do samodzielnej zabudowy. W związku z tym taki jest projekt. Dziękuję bardzo panu kierownikowi. Proszę Jana Radowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowej o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie na dzisiejszym posiedzeniu zapoznała się z powyższym projektem uchwały. Wysłuchała wyjaśnień pana kierownika oraz pana burmistrza. Nie wniosła uwag i zaopiniowała powyższy projekt uchwały. Czy ktoś z państwa zabierze głos w ramach tej uchwały? Nie widzę. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok. Poproszę panią skarbnik Grażynę Piko o wprowadzenie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. W powyższym projekcie proponuje się zwiększyć dochody budżetu o 183 287 zł z tytułu otrzymania środków na uzupełnienie dochodów gmin z rezerwy. Jest to kwota 180 121 zł oraz wynajmu pomieszczeń w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w kwocie 3166 zł. Zmniejsza się dochody budżetu na 2019 rok w kwocie 165 121 zł z tytułu sprzedaży składników majątkowych. Zwiększa się wydatki budżetu o 18 166 zł z przeznaczeniem na dotację podmiotową dla Miejskiego Domu Kultury i zakup wyposażenia w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Proszę pana Jana Radowskiego, przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej o opinię. Komisja zapoznała się z powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyczerpujących wyjaśnień pani skarbnik oraz pana burmistrza, nie wniosła uwag i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa radnych zabierze głos? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały, proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Następny projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 176 z 2019 roku z dnia 25 listopada 2019 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych oraz w schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. Poproszę pana Marka Małeckiego, przewodniczącego Komisji Spraw Socjalnych i Komunalnych o opinię. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado. Komisja w dniu 17 grudnia rozpatrywała projekt tej uchwały i zaopiniowała go pozytywnie. Chciałbym tutaj powiedzieć, nie ma pani kierownik, bo dzisiaj inne obowiązki zatrzymała, nie mogła uczestniczyć. Jest to tylko zmiana, ta uchwała była podejmowana miesiąc temu na sesji w miesiącu w listopadzie. Nadzór wojewody zwrócił nam uwagę, żeby poprawić, bo wcześniejszy zapis sugerował, że miasto ustala sobie stawkę za pobyt w schronisku, a to nie miasto ustala stawkę, tylko schronisko ustala stawkę, a ma tylko procentowo do dochodu uczestników ewentualnie tego pobytu w tym schronisku. Także uchwała jest i opinia jest pozytywna. Dziękuję. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Czy ktoś z państwa radnych zabierze głos? Jeśli nie, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw?
Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Przystępujemy do następnego projektu uchwały w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie miasta na 2019 rok. Proszę panią Zarzynę Piko, skarbnika miasta, o wprowadzenie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Państwo. Powyższy projekt dotyczy zmian na wniosek Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej i stanowi tak zwane porządkowanie spraw na koniec roku. Dotyczy powyższy projekt zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę 279 900 zł z tytułu dochodów bieżących i majątkowych. Główna kwota dotyczy odprowadzenia ścieków, dochodów z tytułu odprowadzenia ścieków. Zmniejsza się wydatki budżetu na 2019 rok w kwocie 287 400 zł. Dotyczy to wydatków statutowych, jak i modernizacji oczyszczalni ścieków i zwiększa się wydatki w kwocie 7,5 tysiąca z przeznaczeniem na wywóz nieczystości. Dziękuję. Dziękuję bardzo pani skarbnik. Proszę przewodniczącego Komisji Gospodarczej Budżetowo-Gospodarczej pana Jana Rowińskiego o opinię. Komisja zapoznała się z powyższym projektem uchwały, wysłuchała wyjaśnień pani skarbnik, pana burmistrza i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa ma pytania? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę. Przystępujemy do następnego projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego na terenie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Tutaj poproszę pana przewodniczącego Komisji Budżetowo-Gospodarczej, pana Jana Radowskiego o opinię. Komisja Budżetowo-Gospodarcza Rady Miejskiej w Lubaczowie zajmowała się powyższym projektem uchwały. Zapoznała się z wyjaśnieniami kierownika referatu oraz pana burmistrza. Nie wniosła uwag i zaopiniowała powyższy projekt uchwały pozytywnie. Dziękuję bardzo panu przewodniczącemu. Teraz poproszę pana Piotra Bernarczyka o dwa zdania, komentarze do tego projektu uchwały o wprowadzenie. Panie Przewodniczący, Wysoka Rado, z dniem 25 października w Waszym budżecie przepisy ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, która zmieniła postanowienia ustawy o drogach publicznych, narzucając maksymalne stawki za zajęcie pasa do umieszczenia urządzeń w pasie drogowym. Dotychczas na terenie miasta obowiązały stawki określone uchwałą Rady Miejskiej z 21 maja 2004 roku. One obecnie są na poziomie 50% maksymalnych, średnio 50% maksymalnych stawek narzucanych opłatą. Jednak musieliśmy, mamy 3 miesiące na dostosowanie tej uchwały do zmian ustawowych i chodzi o wprowadzenie jeszcze urządzeń telekomunikacyjnych. Opłata jest na poziomie 10 zł, czyli też 50% maksymalnych stawek ustawowych oraz dla umieszczenia urządzeń w pasie drogowym na czas prowadzenia robót. Dla urządzeń telekomunikacyjnych jest stawka 10 groszy za metr kwadratowy. Ustawowa maksymalna stawka to jest 20 groszy, więc jest też 50% ustawowej stawki. I przy okazji zmiany uchwały i stawek podnosimy stawki za zajęcie pasa drogowego na czas prowadzenia robót. Jest to tak dla jezdni powyżej 50% szerokości z 7 podnosimy na 10 zł, jezdni do 50% szerokości z 3 zł do 5 zł, dla chodnika, dla pieszych ze złotówki do 3 zł i dla pozostałych elementów pasa drogowego, czyli pobocza, jest z 50 groszy do złotówki. Natomiast dla urządzeń infrastruktury telekomunikacyjnej to jest 10 groszy przy maksymalnej ustawowej stawce 20 groszy. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu kierownikowi. Czy ktoś z państwa radnych ma pytania? Jeśli nie ma, to przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki.
Czy ktoś jest przeciw? Ktoś się wstrzymał? Nie widzę, stwierdzam, że uchwała została przyjęta przez Wysoką Radę. I jeszcze sprawy różne. Wpłynęły do nas trzy pisma. Życzenia świąteczne, Związek Inwalidów Wojennych RP, Związek Kombatantów Rzeczpospolitej Polskiej, byłych więźniów politycznych, koło miejsko-gminne w Lubaczowie oraz Stowarzyszenie Spadkobierców Polskich Kombatantów II Wojny Światowej, w Lubaczów. I jedne z tych życzeń: zdrowych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła świąt Narodzenia Pańskiego, odpoczynku od codziennego zabiegania oraz chwil zadumy. Niech radość i pokój świąt Bożego Narodzenia, poczucie zawodowego i prywatnego spełnienia towarzyszą Państwu przez cały nowy rok 2020 roku. Czy ktoś w sprawach różnych z Państwa chce zabrać głos? Jeśli nie, to zamykam tą część sesji.
zwyczaje, jest okres Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Rozpoczyna się on 24 grudnia, uroczystą Wigilią. Dzień Wigilii to niezwykły sobie dzień jak co dzień. W każdym sercu wierzcie mi, życzliwość się rodzi. I choć ludzie w dzień Wigilii tacy zagonieni, mają uśmiech i z kimś drugim pragną go wymienić. To właśnie tego wieczoru, gdy mrózł śni jak gwiazda na dworze, przy stołu są miejsca dla obcych, bo nikt być samotny nie może. To właśnie tego wieczoru, gdy wiatr zimny śniegiem dmucha, serca złamane i smutne, cicha wstępuje otucha. To właśnie tego wieczoru, od bardzo wielu wieków, pod dachem tkliwej koledy, Bóg się rodzi w człowieku. Narodził się król i jego
polskich tradycji należy zapraszanie na wigilijną kolację osób samotnych, nie mających własnej rodziny, a także stawianie na stole dodatkowego nakrycia, aby każdy gość, który wigilią zastuka do drzwi naszego domu, będzie serdecznie i życzliwie przyjęty. Pamiętaj, będą ludzie smutni, opuszczeni, niepotrzebni nikomu i nikt nimi słowa nie zamieni, nie zaprosi do swego domu. Weź do ręki biały opłatek, choćbyś nawet nie miał go z kim dzielić i życz szczęścia całemu światu, niech się wszystkie serca rozweselą. Thank you.
prosimy Państwu nauczycielom, jak i również Panu Dziękuję za to piękne przedstawienie, za wprowadzenie nas w czas świąteczny.